Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Bo dawno nie nagrywałam. Szczerze, zupełnie szczerze powiem Wam, że już mi trochę na ten moment tak się trochę odechciało tego nagrywania i chciałam to po prostu walnąć i po prostu zostawić i nie robić nic na tym kanale, bo wiecie, tak na siłę nagrywać to też bez sensu, dlatego no, chciałam nagrać ten film, żeby Wam powiedzieć o tym, co myślę, bo jednak no, trzeba mieć na to czas, trzeba po prostu się temu poświęcić, wiecie, montować i też mieć co Wam pokazywać, że po prostu no, nie zawsze mam chęć, nie zawsze mam wenę, nie zawsze po prostu mi się chce to wszystko robić. A propos tego mojego rozdania, że po prostu wiecie, to dużo mi powiedziało na temat tych moich widzów tutaj i tego wszystkiego, jak to wygląda, kto tak naprawdę jest ze mną, kto słucha tego, co ja mówię, bo wiecie, tam mówiłam o tych kwiatkach, żeby tam wysyłać i tak dalej. No i też YouTube teraz się zmieniło w studio i pokazuje od jakiego czasu są subskrypcje, pokazuje aktywność, czy ktoś dużo pisze komentarzy, jakie pisze komentarze, gdzie, pod którymi filmami, wszystko można po prostu skontrolować. I niektóre osoby po prostu to, co pisały, to po prostu tylko pokazywało, że ktoś przyszedł, coś tam napisał i sobie poszedł. Także no, no mniejszość o to. W każdym razie w tym rozdaniu wygrała jedna osoba, nie odezwała się przez 3 dni i postanowiłam po prostu razem z Radkiem, żeby wybrać następną osobę i już się skontaktowałam za nią i już mam adres, więc będę wysyłała te rzeczy w poniedziałek, bo dzisiaj jest sobota, więc będę w poniedziałek szła na pocztę. Może dzisiaj pójdę tylko wziąć tą kopertę, żeby wiecie, na spokojnie to sobie wypełnić. Bo powiem Wam, że ja no, nie radzę sobie do końca z tym wysyłaniem, bo ja też po prostu już mi się zdarzyło w złym miejscu znaczek przykleić albo coś. No, rzadko to robię, więc nie do końca wiem. Ale dopytam się tam babeczki na tej poczcie i wszystko zrobię jak należy. Powiedzieć a propos, że chciałabym nagrać film jeden a propos właśnie nerwicy, tak, bo zauważyłam, że dużo osób po prostu klika w tamten mój film, ten pierwszy, który był nagrywany w tej gorszej jakości i zadaje mi dużo pytań i cały czas po prostu te porady chcą. I ja stwierdziłam, że nagram osobno film, gdzie po prostu się przygotuję już na lepszej kamerze, żeby był lepszy odbiór i opowiem trochę o tym wszystkim, odpowiem na pytania i w ogóle, więc możecie dać znać te osoby, co chorują, co o tym myślicie, czy to jest fajny pomysł, czy nie. Bo mi się wydaje, że fajnie było tak po prostu to uaktualnić, jak to teraz wygląda i w ogóle co ja na ten temat myślę. No i z racji tego, że siedzę w domu, to właśnie Wam nagrywam. No ale ogólnie, no mówię, te filmy to tak rzadko się ostatnio pojawiają, bo jakoś tak, wiecie, ani czasu, ani chęci, ani motywacji, ani tak pomysłów brak. Powiem Wam, że muszę zainwestować w końcu statyw, żebym mogła normalnie tą kamerę postawić. Będę dzisiaj robiła gołąbki, to Wam może pokażę potem. Z Radkiem znowu grać na konsoli, bo się wkręciliśmy ostatnio i mi coraz lepiej idzie, bo ja tak nigdy nie byłam, wiecie, tak nie grałam jakoś tak super dużo, jak byłam młodsza, tylko teraz tak dopiero się uaktywniłam i mi się mega to spodobało. Tylko po prostu muszę sobie robić przerwy, żeby nie mieć tego widzenia rozmazanego. No. Także tak. No i w ogóle muszę polecić Wam 2 kanały dziewczyn, które są no fajne. Także zaraz Wam pokażę, jakie to są. No dobra, kochani, to pierwszy kanał to jest Emilia Ziober.
I to jest dziewczyna, której kanał poznałam dzięki właśnie Kamilii. I właśnie weszłam na kanał i stwierdziłam, że zasubskrybuję, bo naprawdę dziewczyna jest mega sympatyczna, ma fajne pomysły na filmy. Jest taka luźna, naturalna, także Wam polecam. No i kolejny kanał to jest właśnie Geniutka, też malutki, maluteńki kanał. No i tutaj dziewczyna właśnie robi już takie bardziej makijażowe, widzę, filmy, bo tu, no tak, bo tu są jakieś tylko kosmetyki same, testy, palety i tak dalej. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę natrafiłam przypadkiem na ten kanał i po prostu mega mi się spodobał ten przekaz, że wszystko jest takie, wiecie, wytłumaczone, wyjaśnione z taką, wiecie, pasją, z zainteresowaniem. Także polecam Wam, bo dużo informacji się można też dowiedzieć, konkretnych, takich rzeczowych, więc polecam. Także myślę, że raz na jakiś czas będę polecała takie malutkie kanały, które będę gdzieś odkrywała, żeby, wiecie, trochę wspomóc moimi zasięgami. Także mam nadzieję, że tam zajrzycie i że będzie się Wam podobało. No i co, kochani, ja teraz kończę. I później z Wami się połączę, jak będę te gołąbki robiła i może też pokażę haul Wam, co w ogóle Radek kupił z tego jedzenia. No tak na szybko po prostu Wam pokażę. Już sobie tutaj wstawiłam ryż. Jak mi się ugotuje, no to przejdę do dalszej części robienia gołąbków. Muszę się z Wami ponownie. Dlatego, że chciałam Wam polecić. Czekajcie, może wezmę ten od Radka. Będzie lepiej widać nazwę. Taki batonik, który już chyba pokazywałam Wam na Instagramie, który udało nam się kupić w naszym sklepiku tutaj przy domu. To jest ta wersja kokosowa. I powiem Wam, że to jest takie dobre, że nawet ja z moimi nietolerancjami sobie na niego pozwalam, choć nie powinnam. Ale najbardziej chyba to taki smak przypominający właśnie trochę Raffaello i krówkę razem połączone, także polecam Wam. Właśnie zjadłam takiego całego, mega pyszny, mega dobry. I chciałam się z Wami połączyć, bo będę tutaj ogarniała. Mam wstawiony już na gazie ryż do robienia gołąbków. Jeszcze Radek nie wrócił z zakupów i czeka mnie ogarnięcie tutaj tego zajgonu, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak sprzątam tutaj kuchnię, to zapraszam Was. Ogarnęłam, tak jak tu widzicie, naczynia już są pozmywane, ryż mi się w dalszym ciągu gotuje, już zaczął wrzeć, więc no myślę tak z 10 minut i będzie ok. Ogarnęłam sobie trochę blat tu, posprzątałam to pod oknem, przygotowałam sobie właśnie naczynie. W ogóle dajcie mi rady, jak ja mam to uporządkować, to co tu jest. Nie wiem, nie mam pomysłu na to. Przygotowałam sobie naczynie też odporne właśnie do... Do czego? Do tych gołąbków już. Radka dalej nie ma. Pewnie tam gdzieś w kącie wystarczy. No także wszystko porobiłam. No i co? Mam nadzieję, że taki film się Wam spodoba. Takiego sprzątanka trochę. I robienie obiadu. Dzwoni mi telefon, więc muszę się rozłączyć. Dobra, już pogadałam przez telefon. Chwilę to mogę kontynuować. W każdym razie, dobra, kochani moi, trochę się do Was odezwałam, zabieram się za tą robotę i później pokażę Wam właśnie ten, co Radek kupił i zajmiemy się gołąbkami także. Thank you.
się zajęłam kapustą. Radziu mi kupił młodą, więc odrywam te liście. Pierwszy raz będę robiła taką, bo zawsze robiłam z włoskiej gołąbki. No, mam nadzieję, że tego nie spieprzę, bo nie wiem, ile czasu się piecze takie właśnie młodą kapustę. Także możecie mi dawać jakieś porady, jeśli chodzi o takie młode kapusty. Właśnie tutaj tego głęba będę wycinać. Także już pokażę Wam na końcu, jak już będę miała to skończone. A tymczasem się z Wami żegnam, bo mam... bo już troszeczkę się do Was nagadałam, troszeczkę nagrałam. Tu ratka parasol się suszy. Pada u nas deszcz. Za kolejna chmura się zbiera. Także kochani, kończę. Ściskam Was ciepło. Mam nadzieję, że taki film się Wam dzisiaj spodobał. No i buziaki do następnego. Pa!